Witam Was bardzo serdecznie. Powiem tak, sprawa jest istotna i ktoś powiedział, że ja, no na początek, że ja strasznie stękam, prawda? No, czy też mówię niewyraźnie. Postaram się akurat tutaj mówić wyraźniej. No po prostu dlatego, tak jak ktoś powiedział, strasznie stękam, ponieważ to jest wszystko na żywo robię. To nie jest tak, że ja to potem montuję i tak dalej. To jest na żywo wszystko robione. Dobra, ale zostawmy to. Sprawa dotyczy mianowicie kwestii aborcji, tak? Niedługo, z tego co wiem, będą, tak jak tutaj mówi też Wojciech Stajdowski, bo ostatnio w programie minęła 20, że będą jakieś decyzje w tej sprawie podejmowane. Pewnie będą to decyzje, które będą dotyczyły zakazu mordowania dzieci narodzonych w przypadku, no, można powiedzieć, po prostu na przykład zespołem Downa, prawda, w przypadku tak zwanego uszkodzenia płodu. Powiem tak, no ja jestem katolikiem i uważam, że aborcja jest morderstwem. Z tym, że robiłem kiedyś też, znaczy napisałem kiedyś też artykuł na temat aborcji. W tej chwili on czeka na ewentualne wydanie. I powiem tak. Aborcja nie wynika, znaczy zakaz aborcji nie wynika tylko z kultury katolickiej, z religii katolickiej, tylko wynika również także z innych systemów religijnych bądź filozoficznych. I na przykład, jeśli chodzi o buddyzm, to w nurtach buddyjskich, w buddyzmie na przykład, aborcja jest również czymś złym, czymś bardzo negatywnym. I jest to potępiane. Podobnież na przykład jest też w nurtach, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, w nurtach takich, znaczy w nurtach protestanckich, konserwatywnych nurtach protestanckich. Co jeszcze? Aborcja była też zakazana pod karą śmierci, pod karą wbicia na pal. W Asyrii na przykład. Osoba, która, kobieta, która zabiła własne dziecko w swoim łonie, to był takie prawo, że zostanie wbita na pal i niepogrzebana. A pamiętajmy, że to był, że niepogrzebanie było na czymś najgorszym, co może być. Bo ta osoba była skazana jakby na wieczne męki, tak można powiedzieć. No. W ten sposób. A wtedy nie było tego, co mamy dzisiaj, czyli USG i tak dalej. Ci ludzie jakby już znali w pewnym znaczeniu wartość życia, tak? No, z kolei u Żydów jest jeszcze inaczej, bo u Żydów w tradycyjnej religii mojżeszowej, no to tutaj jednak, no niestety było gorzej. Dlatego, że w tym przypadku właściwie dużo rzeczy zależało od arbitralnej decyzji rabina i też powiedzmy na przykład w przypadku, jeżeli kobieta była zagrożona chorobą psychiczną czy też jakimś innym dyskomfortem podobnego typu, no to na przykład rabin zezwalał na aborcję, tak? Też do pewnego okresu. To znaczy do momentu, jeżeli z tego co pamiętam wyszła główka, już nie można było dokonać aborcji. Wyszło do senu, tak? Ale do tego momentu w przypadku zagrożenia życia na przykład można było. Do ostatniego momentu. W innych przypadkach tam nie pamiętam do któregoś miesiąca. Tak to wygląda. W islam z kolei też jest przeciwny aborcji. Natomiast są wyjątki, tak jak na przykład zagrożenie życia matki. W katolicyzmie, jak wiemy, wyjątków nie ma. Dlatego, że nie może jedna osoba żyć kosztem drugiej osoby. Należy ratować dwoje. Zarówno matkę, jak i dziecko.
Jeżeli oczywiście w wyniku tego ratowania, tak, umrze dziecko, na przykład kobieta jest chora na raka i są podawane jej leki, chemioterapia. Wiadomo, że w wyniku tej chemioterapii dziecko może umrzeć, być niepełnosprawne itd., itd., to można podawać tę chemioterapię, ale nie można bezpośrednio dziecka zabić. Tak to wygląda z punktu widzenia, powiedzmy, moralności. Z kolei, jeśli chodzi o na przykład starożytną Grecję, to też zależało od filozofów greckich. Niektórzy byli za, niektórzy byli przeciw. W katolicyzmie zakaz aborcji wziął się z pism ojców Kościoła, z tradycji kościelnej. Nie z samego Pisma Świętego jako takiego, tylko z tradycji Kościoła, z pism ojców Kościoła. Tak? Tutaj wyjątkiem był, z tego co pamiętam, Tertulian, i dotyczyło to właśnie kwestii zagrożenia życia matki. Natomiast większość innych ojców Kościoła, wszyscy inni, byli zdecydowanie przeciwni, uważali, że jest to morderstwo. I wypowiadali się na ten temat bardzo zdecydowanie. Dlatego, znaczy, ja też uważam osobiście, nie tylko jako katolika, jako człowiek, że aborcja jest morderstwem, jest zbrodnią. Bo jeśli mamy coś takiego jak USG, tak, mamy coś takiego jak odpowiednie przyrządy potemu i widzimy, że dziecko, tak, sam mam dwoje dzieci, więc wiem, widziałem, że bije mu serce, tak, w wieku paru tygodni temu dziecku, to jak ja mogę zabić człowieka? Wyrwać mu nóżki, rączki, prawda, główkę potem na koniec, albo wessać go. Przecież to jest zbrodnia. Ja na przykład kiedyś rozmawiałem na ten temat z doktorem Hazanem. No i powiedział, że jak wygląda aborcja, w jaki sposób. I to jest zbrodnia. Nie można zabijać. I uważam, że w tym momencie PiS nie powinien uginać się na przykład przed czarnym protestem. Absolutnie nie. Obiecali, że będzie zakaz aborcji. Okej. I powinni to spełnić. I teraz tak. W przypadku aborcji też uważam, należy iść metodą salami. Tutaj przypomnę, co to jest metoda salami. To robili akurat troszkę w innym przypadku, robili to marksiści w Polsce. Mianowicie oni nie zwalczali wszystkich, którzy byli im przeciwni. Tylko najpierw zwalczali podziemie, prawda, żołnierzy WIN, żołnierzy organizacji NIE, całe, prawda, podziemie to niepodległościowe, które walczyło o wolną i niepodległą ojczyznę. Jak już ich zwalczyli, to zaczęli zwalczać Kościół. I tak dalej, i tak dalej. Każdą, prawda, opozycję, która była im przeciwna. Nie zwalczyli wszystkich, bo by przegrali. A tak? W ten sposób robili. I tutaj też można metodą salami, tak? Zakazaliśmy najpierw aborcji w różnych przypadkach, teraz możemy w kolejnym przypadku zakazać. W przypadku właśnie tych dzieci niepełnosprawnych. Można również całkowicie zakazać aborcji od razu. Ale jeżeli mamy ustawę o zakazie aborcji dzieci niepełnosprawnych, to to zastosujmy. Bo większość z tych dzieci to są dzieci z zespołem Downa. Nie z ciężkimi uszkodzeniami płodu, tylko właśnie z zespołem Downa. I jest to chore. Jeśli chodzi o inne kwestie, typu gwałt, prawda, i tak dalej. Matka zawsze ma prawo oddać i powinna mieć prawo oddać dziecko w dobre ręce, tak? W ręce innej osoby, innej rodziny. Przecież wiele rodzin, które potrzebują dziecka. One chcą na przykład mieć dzieci, a nie mogą. Ponadto jeszcze jedna sprawa. Jeżeli, powiedzmy, mamy przypadek gwałtu, to dlaczego mamy karać śmiercią dziecko? To gwałciciel, jeśli już, zasługuje na taką karę, tak? Nie
dziecko, które jest całkowicie temu niewinne. Nie można stanowić prawa, które nie wynika, jakby to określić, z prawa naturalnego, które jest temu przeciwne. Bo inaczej będziemy społeczeństwem wypaczonym. Matka Teresa z Kalkuty, święta Matka Teresa z Kalkuty, mówiła, co mnie powstrzyma od tego, żebym ja zabił ciebie, albo ty mnie, skoro zabijasz dziecko w łonie matki, skoro pozwalasz na to. No, przepraszam bardzo. No nic nie powstrzyma. Niemcy na przykład za czasów Hitlera pozwalali właśnie na Polkom na nieograniczoną aborcję. Niemcy za aborcję groziła wtedy kara śmierci. Oczywiście, prawda, wiadomo, dzieci niepełnosprawne były zabijane, także dzieci niemieckie. Tutaj nie było wyjątków. Akcja T4, przypominam. Musimy przede wszystkim wziąć sobie pod uwagę jedną sprawę, mianowicie najważniejsza, najistotniejsza we wszystkim. To nie jest kwestia ekonomiczna, kwestia jakiegoś innego typu. Najważniejsza jest moralność. To jest na pierwszym miejscu. W cywilizacji łacińskiej na pierwszym miejscu jest moralność. Wszystko ta moralność powinna przenikać. Jeżeli mamy w tej moralności najważniejsze jest życie. Życie człowieka jest na pierwszym miejscu. I temu powinno być wszystko inne podporządkowane. Życiu. Szacunkowi do życia. Szanujmy życie naszych dzieci. I powiem od siebie, że sam starałem się o dziecko razem ze swoją żoną przez ponad 5 lat. Przez 5 lat. To jest kawał czasu. Mam dwójkę dzieci. I je bardzo kocham. Tak samo jak swoją żonę. I nie wyobrażam sobie bez nich życia. I jak słyszę na przykład, że jakaś aktorka, już nie pamiętam jej imienia dokładnie, ale mówi, że ona miała za małe mieszkanko. To miała notabene 60 metrów z kawałkiem. I ona pojechała sobie na Słowację zabić własne dziecko, to po prostu krew zalewa. No, bez przesady. Już bym zrozumiał, że nie miała zagrożenie życia. Że ktoś ją zgwałcił. Już bym to prędzej zrozumiał. Ale tutaj, w tym przypadku, no przepraszam bardzo. No bądźmy poważni. Więc pamiętajmy o tym, że moralność jest najważniejsza. Bo bez tego, bez tej moralności, bez tego, że Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, albo jeżeli ja jestem osobą niewierzącą, tak? Bo też są takie osoby. Też jest ileś tych osób, tak? Też mamy obowiązek je szanować. Ale nawet w konstytucji tej naszej, tutaj powiedzmy, no, ja niezbyt ją lubię, tak? Ale jest piękne zdanie w niej, jestem z niego bardzo dumny. Zarówno wierzący w Boga, jak i wyciągający te wartości z innych źródeł, jest to preambuła do konstytucji, prawda? Więc mamy tutaj odwołanie do Pana Boga. Ale też są osoby, które wyciągają te same wartości, te same imponderabilia z innych źródeł, z innego, jakby z innych czynników. Chociaż, tak jak mówię, no, trochę to jest takie politpoprawne, ale powiedzmy, okej, jakoś to musiało wybrzmieć. Więc, jeżeli mamy tu odwołanie do Pana Boga, jeśli mamy te wartości, nawet z tych innych źródeł, powiedzmy, to szacunek do życia jest na pierwszym miejscu. Tym bardziej, że jesteśmy Polakami. Jesteśmy narodem, który przeżył bardzo dużo i bardzo wiele w swojej historii. Przede wszystkim okres II wojny światowej, okres marksizmu-leninizmu. Pamiętajmy o tym. I też od 1956 roku przecież była całkowita dowolność aborcji. Całkowita dowolność. Wiele istnień ludzkich zostało zamordowanych właśnie w tych czasach. Więc jeszcze na koniec. Nie uginajcie się przed czarnym protestem. Przed paniami, które wychodzą i tak naprawdę
de facto one, jakby to powiedzieć, nie mają żadnego prawa do tego, żeby tak mówić. Bo to nie jest moja macica, tylko w tej macicy znajduje się dziecko. I pierwsze przygadanie mówi, nie morduj. Dosłownie, nie morduj. Nie zabijaj, nie morduj. Tak jest w hebrajskim oryginale. Nie morduj. Więc nie morduj własnego dziecka. Chyba, że chcesz, żeby ciebie też ktoś na śmietnik potem wyrzucił. I zostawił. Bo tak może być. Bo to, co robisz, to się odbije potem na tobie. W tym albo w wiecznym życiu. To też warto pamiętać. Że dobro zawsze wraca. Tak samo jak zło. I to warto o tym pamiętać. Warto pamiętać, że jeśli nie ma się żadnej nadziei, to też powinno się zwrócić do Pana Boga. Oddać Mu się całym sercem. Ale jeśli na przykład ktoś jest niewierzący, to też powinien właśnie pomyśleć nad tym, czy sam chciałby, żeby ucięto mu najpierw ręce, potem nogi i głowę. Powinien o tym pomyśleć. Powinien pomyśleć, że ta istota, którą nosi dana kobieta w brzuchu, jest człowiekiem, takim samym jak on. Też czuje ból, czuje cierpienie. I to, o tym powinien wiedzieć i pamiętać. I pamiętajmy o tym, że właściwie to wszystko jest bardzo ważne, żebyśmy szanowali życie. I powiem jeszcze na koniec, bo to nie jest jeszcze koniec. Mówiłem kilka razy, że powiem coś tam na koniec. No, tak jak mówię, nagrywam to na żywo. W każdym razie jest jeszcze jedna sprawa. Mianowicie są rodziny biedne, które mają na przykład po 7 dzieci. Mają więcej dzieci, mniej. Znaczy więcej, bo powiedzmy, mają dużo dzieci, tak? Przypuśćmy, że są to biedne rodziny. Bo nie każda rodzina wielodzietna jest biedna. Na przykład we Francji jest wiele rodzin arystokratycznych, które mają dużą ilość dzieci, są bardzo bogate. To tylko taki stereotyp jest. Ale powiedzmy, przyjmijmy to, że tak jest. I państwo takie rodziny powinno wspierać. Powinno wspierać je chociażby w ten sposób, żeby płaciły mniejsze podatki. Albo wcale najlepiej. Bo jeżeli ma się dużo dzieci, no to też to państwo się w pewnym sensie utrzymuje. To są przyszli podatnicy. I też na przykład takie osoby nie powinny płacić podatków, uważam. W ogóle. Powinno też, nie powinno być też, prawda, tych rzeczy typu VAT na ubranka, na książki szkolne, przybory i tak dalej, i tak dalej. Tego nie powinno być. Państwo powinno wspierać rodzinę. To, że akurat, powiedzmy, jest program 500+, uważam, że jest to, no, może jest trochę w tym jakiś, przypuśćmy, błędów, może ten program się zawali, może, prawda, może być taka rzecz. Natomiast sama idea jest w pewnym sensie dobra, bo ona pozwoli na wyrwanie się wielu rodzinom z biedy. I to jest ważne. Więc te rodziny powinno się wspierać. Powinno się wspierać właśnie rodziny, które mają więcej dzieci. Poprzez programy podatkowe, poprzez, tak jak mówię, zachęty podatkowe, poprzez jakieś tam inne rzeczy. Może na przykład dla rodzin, przypuśćmy, rolników, gdzie tutaj nie płaci się podatków, może powinny być z kolei finansowe zachęty. Typu na przykład, że odpowiednia ilość pieniędzy. Takie, na ile państwo stać. Może tak trzeba robić. Nie wiem, ale tutaj musimy też wspierać siebie nawzajem. Też tak uważam, bo
Nie może być tak, że w Polsce, która, tak jak mówię, wiele, wiele żeśmy przeżyli w tym naszym kraju, nie może być tak, że ktoś jest biedny, ktoś cierpi. Także to dziecko, które się urodzi, ono powinno się urodzić w rodzinie szczęśliwej, w rodzinie, która kocha to dziecko. Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy miłowali się nawzajem. Za dużo między nami kłótni, sporów, jakichś wojen. Niepotrzebne to. Skończmy z tym. I przede wszystkim szanujmy życie ludzkie. Szczęść Wam Boże, z Panem Bogiem.